ja na przykład będę pamiętał do końca obraz dziecka, które, chłopca, który miał ze 3-4 lata, zabity przez przyjaciela swojej matki, konkubenta, taboretem. Tylko dlatego, że pojawił się w drzwiach pokoju wtedy, kiedy on mordował jego matkę. Zastanawiam się, co można powiedzieć na przykład matce, której zamordowano córkę. Mhm. Jak wyglądają takie rozmowy? Ludzie mówią, Boga nie mam. Jakbym miał wyrzuty sumienia, to dzisiaj bym tutaj nie siedział. Po prostu bym był trupem. Strzeliłby mi prosto w głowę i bym tam leżał. Tam najpierw było strzelane, jak oglądaliśmy monitoring na gorąco, to było widać, że no, jak na amerykańskim filmie, tak? Najpierw było dane strzały, tak? Więc widzieliśmy, że no, jest grubo. Zostały obrazki ostrzału, zostały obrazki grupy szturmowej, która w momencie wybuchu się położyła, tak? Bo wszyscy byli ranni. Czy byłem egzekutorem? Nie byłem egzekutorem. Jeżeli ktoś do mnie kieruje broń, to znaczy chce mnie zabić. To na co ja mam czekać?